Troszeczkę głos z Litwy, proszę Państwa, bo blisko jest Litwa, blisko jest Łotwa i Estonia, proszę Państwa. No ale niestety już wybuchy były tu w Warszawie na klatce schodowej. Niestety zagrożenie jest zagrożeniem, to są sprawy poważne i nie wiadomo, co to będzie. Polska jest jak u Pana Boga za piecem, u Putina, proszę Państwa, który nie wiadomo, jak się zachowa, co on myśli, ten Putin. Póki co, proszę Państwa, Warszawa pijana jest, no i mówią, że damy radę, no to dlaczego by nie dać radę? Zabić Jezusa? Związali mu ręce, to co nie mieli dać mu rady? Koronę cierniową na głowę włożyli, proszę Państwa, krew popłynęła. Mówią, że damy radę i tak cały czas, od środy do środy, bo to w środę się zaczyna już Wochenende u pijaków. No, to tak nad Wisłą. Kontynuacja, ale też będzie sporo reform, no, zgodnie z prawdopodobieństwem tym właśnie prawicowym. A polityka zagraniczna Litwy, czy ta polityka pod tym prawicowym kierownictwem kraju jakoś się zmieni? Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej niewiele tu się może zmienić. Tak naprawdę no, zagrożenia ze strony Rosji, które były widoczne już w ostatnich latach, będą tak samo aktualne i w przyszłym Sejmie, za kadencji przyszłego Sejmu, więc tu się pewnie nic nie zmieni. Być może retoryka będzie nieco ostrzejsza niż była dotychczas, ale poza tym nie prognozuję żadnych większych zmian. A stosunek litewskiej prawicy do Unii Europejskiej? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że partie prawicowe w jakiś sposób kontestują niektóre posunięcia Komisji Europejskiej, że partie prawicowe raczej się opowiadają za mniejszą federalizacją Unii Europejskiej, za stowarzyszeniem suwerennych, niepodległych państw. Jaka jest w tej kwestii litewska prawica? W zasadzie jak litewska prawica, tak i lewice, jak i w ogóle wszystkie większe partie mainstreamowe na Litwie są eurooptymistyczne, więc tutaj znowuż to jest zasadnicza różnica na przykład z Polską czy z Węgrami. Myśmy jesteśmy entuzjastami Unii Europejskiej. Doskonale Litwa zdaje sprawę, że jako nieduży kraj bez wsparcia Unii Europejskiej, bez wsparcia NATO nie poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami geopolitycznymi, tak więc tutaj nie będzie żadnych drastycznych zmian. Niewątpliwie być może w jakiejś dalszej perspektywie, bo oczywiście, że rodzą się i w partii konserwatywnej jakieś nowe prądy, nowe tendencje właśnie w kierunku Europy ojczyzn, Europy narodów, ale w tej chwili to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakichś radykalnych zmianach w myśleniu prawicy litewskiej o Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach na litewskiej scenie politycznej widoczna była pewna rozbieżność pomiędzy polityką socjaldemokratycznego rządu dotyczącą migrantów, a nastrojami społeczeństwa. To znaczy rząd właściwie zgadzał się na propozycje płynące ze strony Komisji Europejskiej. Co prawda nie do końca realizował te propozycje, natomiast społeczeństwo było raczej przeciwne przymusowemu przyjmowaniu migrantów czy uchodźców. Jak pan sądzi, czy w kwestii migracji, w polityce migracyjnej Unii Europejskiej ta nowa władza, ten nowy rząd będzie kontynuował politykę, czy też raczej dojdzie do pewnej korekty? Wydaje mi się, że będzie znowuż kontynuacja. Tak naprawdę w tej kampanii wyborczej jedyna partia grała na takich nastrojach antyimigranckich, to była dotychczasowa partia z koalicji centrolewicowej, Partia Pracy, która akurat znalazła się pod progiem wyborczym, nie przekroczyła go i nie weszła do przyszłego Sejmu. Tak więc wygląda na to, że owszem, te nastroje antyimigracyjne są dosyć mocne w społeczeństwie litewskim, ale nie wywierają one większego wpływu na to, na kogo głosują Litwini. Partie centroprawicowe, konserwatyści, liberalowie są, tak jak wspominałem, euroentuzjastyczne, więc tutaj raczej będzie zgoda na wszelkie decyzje Brukseli. Trudno powiedzieć, jaka będzie w tej materii pozycja, stanowisko w Związku Zielonych i Chłopów. To jest duża niewiadoma tych wyborów, bo to jest partia stworzona w zasadzie wyłącznie na wybory, taki projekt przedwyborczy jednego z największych oligarchów na Litwie, Ramonasa Grabowskisa. I czego się po nim spodziewać, czego się po tej partii spodziewać, tak dokładnie nikt nie wie. A w takim razie, jak pan ocenia znaczenie partii o charakterze nacjonalistycznym? Te partie, które tak mocno akcentują litewskość, odrębność Litwy, te wszystkie partie, które czasami
zdają się być takimi skrajnie narodowymi partiami. One w tych wyborach nie odegrały specjalnie wielkiej roli, ale czy to oznacza, że prawica nie będzie musiała się liczyć z tymi nastrojami nacjonalistycznymi? Dokładnie. W tych wyborach, jak i zresztą we wszystkich poprzednich, nacjonalistyczna prawica nie przekroczyła progu wyborczego, zdobyła tam śladowe poparcie i to jest dobry znak, natomiast niewątpliwie dużo tak zwanych talibów narodowych jest w partiach ogólnokrajowych, w partiach mainstreamowych, wśród tych samych konserwatystów, więc niewątpliwie będą oni mieli duży wpływ na to, co się będzie działo w polityce krajowej, szczególnie w stosunkach z mniejszościami narodowymi. Na przykład i konserwatyści, i Związek Zielonych i Chłopów jest przeciwny oryginalnej pisowni polskich imion i nazwisk, więc tutaj pewnie nie będzie żadnego przełomu. Podobnie trudno się spodziewać jakiegoś przełomu w kwestii legalizacji tych dwujęzycznych tablic z nazwami ulic i miejscowości. Więc mnie się wydaje, że jeśli chodzi o te stosunki pomiędzy większością i mniejszościami narodowymi, będą to kolejne 4 stracone lata. Pan wywołał sprawę mniejszości narodowych. To nie od rzeczy będzie również postawienie pytania o rolę polskich polityków, o rolę polskiej mniejszości w tych wyborach. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, wypadł w tych wyborach nieco chyba jednak poniżej oczekiwań zarówno partii, jak i elektoratu polskiego. Tak, AWPL, ZHR zdobył co prawda wystarczająco głosów, żeby przekroczyć 5% próg wyborczy, ale jest to mimo wszystko dużo mniej niż zdobył głosów przed 4 laty w wyborach 2012 roku. I w ogóle jest to najgorszy wynik partii od 2009 roku w wyborach na Litwie. Tak więc wyborca Polski wyraźnie pokazuje dla Waldemara Tomaszewskiego i jego ugrupowania żółtą kartkę. Jeśli nie będą rozwiązane te właśnie problemy polskie, które napędzają głosy tej partii, to najwyraźniej można się spodziewać, że za 4 lata wyborca może się od tej partii odwrócić. I trudno spodziewać się, że te problemy będą rozwiązane, ponieważ AWPL, ZHR nie będzie niestety w tym Sejmie tym języczkiem uwagi, jakim marzyła być. Wszystko wskazuje na to, że centroprawicowej koalicji wystarczy głosów do sformowania rządu, koalicji rządowej bez udziału AWPL, ZHR. Sądzi pan w związku z tym, że w najbliższych latach możemy się spodziewać powołania jakiejś innej inicjatywy politycznej wśród Polaków mieszkających na Litwie, a może Polacy mieszkający na Litwie zaczną w aktywniejszy sposób działać w partiach litewskich? Z jednej strony mam nadzieję, że Polacy litewscy będą bardziej aktywnie uczestniczyć w działalności partii ogólnokrajowych, bo mimo wszystko, żeby się dogadać, żeby rozwiązać te wszystkie problemy, musimy być po każdej stronie barykady. A z drugiej strony nie sądzę, żeby powstała jakakolwiek polska inicjatywa polityczna, alternatywna wobec AWPL, ZHR. Po prostu z racji takich racjonalnych. Zabrakłoby dla takich dwóch partii polskich na Litwie głosów. Ja bardziej obstawiałbym jakieś zmiany w kierownictwie AWPL, ZHR, jakieś zmiany w samej partii w kierunku być może przejrzenia dotychczasowych strategii wyborczych, strategii programowych. I na zakończenie naszego spotkania, czy po tych wyborach możemy powiedzieć, że Litwa okazuje się być po prostu stabilnym, demokratycznym państwem? Sądzę, że tak. Wybory przebiegły w zasadzie spokojnie, frekwencja, nie zważając na bardzo złą pogodę, była dosyć wysoka. Wszystko wskazuje na to, że Litwa jest jednak na dobrej drodze ku krajom demokratycznym, ku cywilizacji zachodniej. Ja przypomnę o niedzielnych wyborach parlamentarnych na Litwie. Opowiadał Aleksander Radczenko, politolog, komentator polityczny, także bloger. Tak nawiasem mówiąc, już pan coś napisał? Tak, już napisałem, więc można to przeczytać akurat o sytuacji w akcji wyborczej Polaków na Litwie i sytuacji na Litwie. Aleksander Radczenko był państwa i moim gościem. Polskie Radio 24. I z naszego najbliższego sąsiedztwa przenosimy się nieco dalej na wschód, a nawet bardzo daleko na wschód, bo do Tajlandii. A w Tajlandii żałoba, płacz, nawet rozpacz. Tak reagują Tajowie po śmierci króla Ramy IX. Dlaczego? Dlaczego tyle rozpaczy? Dlaczego tyle płaczu? Dlaczego tyle łez? W studiu jest już ze mną Rafał Tomański, dziennikarz TVP Info. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, dlaczego dla Tajów tak wielką tragedią jest odejście króla Bhumibola? Odpowiedź na to pytanie jest tak samo skomplikowana, jak i prosta. Skomplikowana dlatego, że osoba króla budziła różne emocje. On był tak samo lubiany, jak i nielubiany. Bardziej wielbiony jako ta osoba niedostępna i ktoś na kształt Boga. Ale miał wielu krytyków za życia.
Całkiem niedawno słyszeliśmy, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, o różnego rodzaju procesach, o obrazie wizerunku króla, rodziny królewskiej. Nie można było wypowiadać się krytycznie nawet o zwierzakach samego króla, też i o pudlu jego syna, teraz już następcy tronu. To były bardzo dziwne historie, ale krytyczne dla ludzi, po prostu takie niemiłe, jak się o tym słyszało na co dzień, to po prostu ludzie się denerwowali, że ich władcy są tak nieroztropni. Dlatego znajdowali się krytycy. Ale z drugiej strony ten król, który odszedł, był traktowany na równi z Bogiem. I co więcej, ten proces był podsycany przez politykę całą. Ale sądzi pan, że rzeczywiście w Tajlandii istniało przekonanie, że ta władza królewska jest pewnym rodzajem władzy niebiańskiej? No, zresztą sankcja boska zwykle pomagała władcom monarchicznym, monarchom w sprawowaniu władzy. Ja pamiętam, przez kilka lat obserwowałem Dzień Urodzin Króla Bhumibola w Bangkoku. No, to rzeczywiście było święto dla całego miasta, to było święto dla całej Tajlandii. Te setki, jeżeli nie tysiące podobizn króla na ulicach, swoiste ołtarze ustawione na ulicach. Czy rzeczywiście w tej chwili możemy po śmierci króla sądzić, że Tajowie naprawdę wierzyli w jego boską, niebiańską władzę? No i znowu i tak i nie, bo to święto, o którym pan mówi, ono było świętem, ale od pewnego czasu, nie od początku samego panowania, bo 7 dekad za nami tych rządów, ale nie pamiętam dokładnej daty, ale to w latach 70. bodajże przeniesiono właśnie święto państwowe na dzień urodzin króla, czyli utożsamiono całą Tajlandię z władzą królewską. I to właśnie z tym jednym, Ramą IX. I dlatego wcześniej powiedziałem o tym, że troszkę polityka działała na korzyść tworzenia tego kultu, ponieważ Tajlandia ostała się jako kraj, który był ostoją, takim bastionem antykomunistycznym w Azji Południowo-Wschodniej. Szczególnie w sytuacji, kiedy runęło wszystko w Kambodży, kiedy w Wietnamie trwała przez lata wojna, kiedy nie wiadomo było, dokąd to wszystko doprowadzi. Kiedy Laos był pogrążony w bombardowaniach. Oczywiście, to ta Tajlandia trwała cały czas dzięki pomocy amerykańskiej, dzięki temu, że nawet sam król urodził się w Stanach Zjednoczonych. On mógłby mieć amerykańskie obywatelstwo nawet. Wykształcony był w Szwajcarii. Wtedy, kiedy wrócił do swojego kraju, w 40-tych latach, w połowie 40-tych lat po II wojnie światowej, to prawie od razu, wtedy kiedy został koronowany, przytrafił się pierwszy zamach stanu w jego długoletnim panowaniu. No właśnie, ale zamachy stanu to właściwie taka swoista specyfika Tajlandii. Tych zamachów było bardzo wiele i złośliwie można było powiedzieć, że zamachów było więcej aniżeli tych lat, kiedy władze sprawowały rządy cywilne. Natomiast ja się tak zastanawiam, w jakim stopniu władza królewska, ta monarchia, była stabilizatorem sytuacji, bo bywa tak w tych krajach, o których rozmawiamy, to znaczy rozmawiamy o Tajlandii, ale moglibyśmy również mówić o Nepalu, moglibyśmy mówić o Afganistanie, również tam też władzę sprawowali monarchowie. I kiedy dochodziło do sytuacji konfliktowych wewnątrzpolitycznych w tych krajach, to tak naprawdę głos króla był głosem decydującym i stabilizującym sytuację. I czy podobnie było w Tajlandii? Król Bhumibol postawił na armię. W pewnym momencie, on był młodym człowiekiem, kiedy zaczął rządzić, interesował się muzyką, sztuką i przez pierwsze lata pokazywał się wtedy, kiedy już generałowie i pułkownicy przejęli władzę po raz pierwszy. To on odszedł w cień, oddał im pole i w pewien sposób ten proces trwał przez 70 lat. Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy królowi było tak wygodniej przez to, żeby jakby na siebie nie brać odpowiedzialności za to, że nie wyjdzie ewentualnie coś, żeby jak stanie się coś złego, wszystko zrzucić na wojsko i ponownie przejąć władzę. Już wraz z jego śmiercią myślę, że nie dowiemy się, co się stało tak naprawdę podczas studenckich protestów na uniwersytecie w 76 roku. Tak samo jak nie zostanie wyjaśniona sprawa śmierci brata króla, który miał ten numer wcześniejszy w dynastii Chakri, czyli Ramy VIII, tego, który rządził kilka lat, owszem, ale jako młody człowiek zginął od strzału i przy jego śmierci był tylko ten król, który właśnie odszedł dwa dni temu. Więc jest kilka zagadek w historii Tajlandii, ale tak naprawdę trochę będziemy mieli teraz przykład tego,
co może się stać, kiedy król nie będzie się zachowywał tak jak ten, kiedy władca następny, tak jak ten poprzedni. Co stanie się, jeżeli ktoś powie generałom stop, dopuści do władzy polityków? Być może następca tronu, który teraz troszkę się wstrzymuje z przejęciem władzy, książę Wacira Longkon, który ma stać się Ramą X, poprosił o czas. Ale o tym za chwileczkę porozmawiajmy. Natomiast ja bym chciał, byśmy wyjaśnili to podwójne nazewnictwo. Ja mówiłem o królu Bumibolu, potem mówiłem o Ramie IX, pan wspomniał o Ramie VIII, teraz o Ramie X. Skąd to imię Rama? Rama to jest imię w dynastii Chakri. Ta dynastia rządzi od ponad 200 lat. To są początki naszego króla poniatowskiego, koniec XVIII wieku, kiedy pierwszy Rama pojawił się na tronie. I w tej dynastii nieprzerwanie właśnie do numeru IX, król numer 9 właśnie teraz odszedł. Stąd jego syn ma mieć numer 10. Numerem 8, tym, który zginął, był brat, bezpośredni brat rodzony króla Pumipona. A to podwójne nazewnictwo, każdy, tak jak Rama 10, a teraz mówiłem o nim książę Wacira Longkon, tak samo król Rama 9, który właśnie zmarł, nazywał się Pumipon Adunyadej. Ta transkrypcja przez B, tak jak pan mówi, Bumibol, sprawdziłem to na wszelkie możliwe strony. To są właśnie takie troszkę błędy w transkrypcji czasem. Tak, tylko mnie chodzi o to, skąd imię Rama, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że Tajlandia jest troszkę taka, my mówimy o Tajlandii jako kraju buddyjskim, ale tak naprawdę ta powłoka, pod tą powłoką buddyjską kryje się jednak jakiś tam korzeń hinduistyczny. Tak, i stąd Rama, bezpośrednie odwołanie do religii. Oczywiście, jedno z bóstw. Ja tak właśnie prowokuję pana do opowieści o królu Ramie, który był bohaterem Ramajany. Która jest jednak jednym z bardzo ważnych i istotnych elementów także przekazu tajskiego. Stąd to imię wybrane nieprzypadkowo, to uosobienie wszelkich cnót, wszelkich wartości u władcy. Tak, właśnie to nadanie mu boskich cech. Jadąc do pana na rozmowę, czytałem o ceremonii pochówku, jaki czeka Ramę IX. I jest taki pewien Szkot, który ma napięku z Bangkokiem i z całym rządem obecnym, bo bardzo krytykował króla. Ale to jest człowiek, który jest specjalistą, Andrew McGregor, który jest specjalistą odnośnie tajskiej historii. I jego opis tego wszystkiego, co teraz będzie czekało zwłoki króla, jest, nie wiem, czy nie lepszy od kryminałów. To oczywiście, to wiadomo, już może nikt nikogo nie zabił. Mamy jedno ciało, ale to jest opakowanie króla w złoto, w diamenty, w podniesienie do pozycji siedzącej już tego ciała, pozostawienie go na wiele miesięcy w takiej pozycji wiszącej, wisząco-siedzącej w materiale, zbieranie, no to już może nie jest jakoś specjalnie miłe do opisania, ale zbieranie płynów, które z tego ciała wylatują, mumifikacja taka przez czas i potem jeszcze spalenie na stosie po to, żeby pokazać, że śmierć króla to nie jest taka prosta sprawa. Śmierć króla oznacza długotrwały proces. Teraz mówimy o, słyszeliśmy najpierw o miesiącu takiej żałoby twardej. Nie, no rok, to już wiadomo. Tak, ale miesiąc flag do połowy masztu, potem rok takiej żałoby, która będzie obecna, a kto wie, czy tej żałoby nie będzie 999 dni, bo Rama 9. Tak to naprawdę, prawda. To też jest możliwe. Ale dajmy spokój w tej chwili tej ceremonii pochówkowej, tym długim ceremoniom pochówkowym. Na zakończenie scenariusze dla Tajlandii. Tak, to jest, kto wie, czy nie najciekawsza strona tego wszystkiego. Przede wszystkim $35 miliardów majątku, który jest zgromadzony przez króla i przez regenta, który teraz będzie miał nad tym całym majątkiem pieczę. Regent, były premier, generał Tinsunalonda, który jest, którego znienawidzonym wrogiem jest następca tronu. Już jest pierwszy konflikt. Były premier nie chce i zrobi wszystko, żeby książę Wacira Longkon miał jak najtrudniej przy przejęciu władzy, a wiadomo, że książę ma bardzo bliskie powiązania z rodzeństwem premierów, którzy sprawowali władzę kilka lat temu, Taksin i Inglu Sinawatra, tak, którzy oboje, pan najpierw, potem pani, brat i siostra, odeszli w niesławie. Biznesmeni, którzy dorobili się swoich majątków nie do końca legalnie, więc ta polityka teraz w Tajlandii jest uosabiona od razu z korupcją. Sądzi pan, że może to doprowadzić do upadku tajskiej monarchii? Nie.
nie wierzę w to. 35 miliardów dolarów jest takim dobrym cementem spajającym wszystko ze wszystkim. Obojętnie jakby się ludzie nienawidzili, to dla dobra tego, żeby choć trochę mieć tych pieniędzy u siebie, to myślę, że znajdą wspólny język. Tylko o wielu rzeczach się nie dowiemy, ale ten książę, który teraz ma przejąć władzę, nie ma dobrej prasy w Tajlandii. Jest takim... To prawda, on raczej nie budzi takiego zaufania. On jest niestabilny emocjonalnie przede wszystkim i jest takim człowiekiem, który uchodzi za brutala nawet w życiu prywatnym. W każdym razie, no nie jest dobrym materiałem na władcę, niestety. I z podobną sytuacją spotkaliśmy się parę lat temu w Nepalu, kiedy takim niezbyt dobrym materiałem na władcę był następca tronu po zamordowanym brutalnie królu Birendrze, król Gyanendra. I ten nie nadający się specjalnie na władcę Gyanendra doprowadził do tego, że monarchia w Nepalu upadła po ponad 230 latach istnienia. Nie wiem, czy książę Wasila Longkon chciałby pozbawić się tego wszystkiego, co ma na co dzień, mundurów, wystawności. Gyanendra też nie chciał. Przepychu. Gyanendra też nie chciał i bronił się, a niestety... Ale skapitulował. Ale skapitulował. Musiał skapitulować pod naporem rewolucji maoistycznej. Stąd w odpowiedzi, ale no ona w Nepalu była obecna dość długo. To prawda. W Tajlandii te ruchy są zduszone i były bardzo, bardzo na marginesie. Stąd też ten nacisk władzy na surowe karanie jakiejkolwiek, nawet minimalnej, śladowej obrazy nie tylko króla, ale tak jak mówiłem, nawet właśnie tych królewskich psów. I królewskich atrybutów. Atrybutów, oczywiście. Stąd też nawet na początku nie wiadomo było, czy ciało króla zostanie wystawione na publiczny widok, ponieważ być może naraziłoby to całą monarchię na śmieszność, no bo ktoś by przeszedł obok, powiedział jakiś niekorzystny komentarz i co zrobić wtedy? No wiadomo, człowieka do więzienia, tak jak nawet za komentarze na Facebooku się zdarza w Tajlandii teraz, ale nie można sobie pozwolić na takiego rodzaju skazy na wizerunku. Czyli jednym słowem na zakończenie, Tajlandia pozostanie nadal stabilnym krajem, w którym wojsko będzie pilnowało porządku. Na pewno dla wojska to jest kolejna okazja, żeby się wykazać, ale przede wszystkim jeszcze dla turystów będzie to zagadka, bo to kraj bardzo popularny turystycznie, a przez tak długi czas żałoby, to wszystko, po co się jeździ do Tajlandii, czyli to wielkie święto, to wielka fiesta taka po azjatycku, będzie musiała być bardzo wstrzymana. I w takim razie zobaczymy, czy rzeczywiście tajski przemysł rozrywkowy uszanuje śmierć króla Ramy IX. Ja przypomnę, gościem magazynu był Rafał Tomański, dziennikarz TVP Info. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I powoli zmierzamy do końca tego wydania magazynu Świat w powiększeniu. Ja przypomnę, magazyn Świat w powiększeniu 7 dni w tygodniu na antenie Polskiego Radia 24. Teraz już żegnam się z Państwem. Krzysztof Renik. Do usłyszenia. Reklama. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już teraz w Lidlu. Nutella jedynie 14,99 aż za 600 gramów. 14,99. A papier toaletowy Frotto 5,55 za 12 rolek. 5,55. Lidl. Co tydzień coś nowego. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Rzeknięca. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Młot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Podpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06.
Autopromocja. Polskie Radio 24. Jest 21. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Gazociąg Nord Stream 2 jest zbędny, mówił w Rzeszowie prezydent Słowacji. Zakończył się dwudniowy szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Przeciwnicy umowy CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą i TTIP ze Stanami Zjednoczonymi protestowali dziś w Warszawie. Wojewoda zamknął ośrodek pomocy w Wolicy koło Kalisza. Prowadziła go ta sama organizacja, co dom w Zgierzu. Ewa Worobiec, zapraszam. Gazociąg Nord Stream 2 jest zbędny, mówił w Rzeszowie prezydent Słowacji. Andrzej Kiska przypomniał, że dotychczasowa infrastruktura jest wykorzystywana w połowie. W stolicy Podkarpacia zakończył się dwudniowy szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wiceszef Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič na konferencji prasowej podkreślał, że władze w Kijowie mogą w kwestiach energetycznych liczyć na Unię. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska deklarował, że w tej sprawie Europa musi być ostrożna. Ta obrowska obawa to... Istnieje olbrzymia obawa, że Ukraina mogłaby zostać odcięta od dostaw gazu ziemnego. Zadawaliśmy pytanie, jak to możliwe, że istniejące gazociągi są wykorzystywane tylko w 50%, a planuje się nowy. Czy my możemy ufać Rosji, że podpisze umowę o dostarczaniu surowca na Ukrainę? Uwierować Rusku, że się zmluwnie zawiąże, że ten plyn do Ukrainy będzie dawać. Prezydent Słowacji przypomniał, że w 1993 roku Rosja na piśmie gwarantowała nienaruszalność granic Ukrainy w zamian za oddanie arsenału nuklearnego przez władze w Kijowie. Andrzej Kiska dodał, że 20 lat później ta umowa była tylko nic nieznaczącym kawałkiem papieru po aneksji Krymu. Podczas konferencji prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie mówili, że są przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że budowa gazociągu spowodowałaby, że Unia Europejska byłaby jeszcze bardziej uzależniona od dostaw z Rosji, a konkretnie od Gazpromu. Przeciwnicy umowy CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą i TTIP ze Stanami Zjednoczonymi protestowali dziś m.in. w Warszawie. Sprzed Ministerstwa Rolnictwa przeszli przed siedzibę rządu. Najpierw ludzie, potem zyski! Najpierw ludzie, potem zyski! Protestujący mówili, że są zaniepokojeni możliwymi skutkami umów o wolnym handlu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Moje osobiste obawy największe budzi sąd arbitrażowy, ten system arbitrażowy, który umożliwia korporacjom pozywanie rządów. Jeżeli korporacje będą pozywały rządy i będą zyskiwały jakieś duże odszkodowania z tego tytułu, to zapłacimy za to wszyscy, całe społeczeństwo. Gospodarka to jest system naczyń powiązanych i to my wszyscy za to zapłacimy. Najpierw ludzie! Bogumił Kolmasiak z akcji Demokracja, współorganizator protestu, powiedział, że ma nadzieję, że rząd ostatecznie wycofa się z przyjęcia tych umów. Jest ona zagrożeniem dla polskich rolników, dla konsumentów, dla praw człowieka, dla demokracji. Jest możliwością drenowania budżetu przez korporacje. Jest w interesie zysków, a nie obywateli. Akcja Demokracja zebrała 100 tysięcy podpisów pod petycją w obronie polskiego rolnictwa i handlu. W przyszłym tygodniu organizatorzy protestu mają przekazać parlamentowi i rządowi postulaty z podpisami obywateli. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Wojewoda zamknął ośrodek pomocy w Wolicy koło Kalisza. Prowadziła go ta sama organizacja, co dom pomocy w Zgierzu, skąd we wtorek karetki pogotowia zabrały kilkunastu wycieńczonych podopiecznych. Wczoraj kontrolerzy wojewody weszli do domu opieki w Wolicy. Dziś zapadła decyzja o jego zamknięciu ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pensjonariuszy, poinformowała wicewojewoda Marlena Maląg. Po raz pierwszy takową decyzję wojewoda wydał w tak szybkim tempie. Od 20 września razem z naszymi służbami prowadziliśmy czynności sprawdzające, podjęliśmy też czynności kontrolne. Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia pensjonariuszy i w związku z tym została podjęta ta decyzja. Ośrodek w Wolicy od września działał w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy handlującej zbożem. To miała być placówka dla potrzebujących i bezdomnych, opiekowała się jednak osobami w podeszłym wieku.
Piracka policja rozbiła grupę przestępczą, która handlowała kobietami z Ukrainy. Do tej pory aresztowano kilku członków gangu, Greków i cudzoziemców. Uwolniono około 20 ofiar, które były zmuszane do pracy w domach publicznych w Atenach. O szczegółach Beata Kukiel-Wrajla. Policja nadal poszukuje kilku współpracowników grupy przestępczej, w tym 32-letniego Albańczyka, któremu sprzedawano kobiety niespełniające oczekiwań gangu. Ofiary były wyszukiwane w ubogich rejonach Ukrainy. Obiecywano im legalną pracę w Atenach i wysokie zarobki. Po przybyciu na lotnisko handlarze ludźmi zabierali kobietom dokumenty i umieszczali je w jednym z sześciu wynajmowanych w Atenach mieszkań. Następnie kobiety przewożone były do domów publicznych, które nadzorował gang. Przestępcy zabierali im całe dochody, a kiedy nie byli zadowoleni z ich usług, sprzedawali za 3000 euro. Członkom szajki zostały postawione zarzuty udziału w organizacji przestępczej, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji oraz naruszenia przepisów dotyczących cudzoziemców i prania brudnych pieniędzy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie Polski do 3 w centrum i 7 na zachodnim, na południowym zachodzie. W niedzielę temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 7 do 9 stopni, a na południowym zachodzie, południu i wschodnim wybrzeżu od 10 do 12. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To była reklama. Minęła 21.06. Sport w Polskim Radiu 24. A na nasz magazyn zaprasza Tomasz Kowalczyk. Dunka Amelie Didriksen została mistrzynią świata w kolarstwie szosowym w wyścigu. Także dzisiaj, proszę Państwa, rzeczywiście tutaj w Warszawie, w Polsce, a na Nowym Świecie było często słychać, że damy radę. No to przecież w Europie tutaj zabili Jezusa. Europa tutaj nie lubi Ewangelii. Nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma świadków Jehowy. I tylko jak złapią takiego jednego, no tak jak Jezusa Chrystusa, to huzia na juzia. No i w Europie zabili Jezusa, że Jezus by się już tutaj nie chciał objawić, pokazać w Europie po raz drugi, dlatego pokazał się w Ameryce. Mówi się, proszę Państwa, tu w Polsce, a huzia na juzia często, no tak jak to na Jezusa, jak to Jezusa zaatakowali. Ja mówię, że rzeczywiście tutaj ten juzia to ma nieszczęśliwe miejsce, nieszczęśliwy czas, bo w Ameryce chociaż ten Józef Smith był i tam jak byli Mormoni i są, a tutaj nie ma tych Mormonów, ani ewangelików, ani anglojęzycznych ludzi, tylko są te mohery, które wciąż powtarzają, damy radę. To więc, gdy prowadzili Jezusa Chrystusa na szafot, na śmierć, to tak drwili i kpili hipochondrycznie, nerwowo, bo i złośliwie. W Orlenlidze mam problem, bo z jednej strony to, co najważniejsze, walka o tytuł mistrzowski jest już rozstrzygnięta. Nowe życie wymodliwa mu własna matka. Czyli, że można wyjść, proszę Państwa, z ateizmu. Można. W kościele Paulinu w Warszawie. Pieniędzy, jakie zarabia w Polsce, ale pod koniec życia honorat mówi o sobie. Dość powiedzieć, jestem że druga największym grzesznikiem na świecie się w reprezentacji i człowiekiem to na świecie najszczęśliwszym. Ona też będzie w Chemiku. Za mały to paradoks, ale no to jest jeszcze możliwe jest której wrożono wielką karierę w życiu na tej tego, pozycji, kto zaufał całkowicie Bożemu miłosierdziu. Czyli Malwina Smażek. Jej nazwisko też Maryjo, w ten wieczór i tej nocy będziemy czuwać i modlić się my, kapucyni, bracia błogosławionego honorata i wiele jego duchowych córek, sióstr zakonnych z licznych założonych przez niego zgromadzeń. W tym dniach rozpoczynamy uroczyste dziękczynki. Elżbiet jest jeszcze i szósta. Elżbiet. Lat od dnia jego śmierci. A jutro przypada 28. rocznica jego beatyfikacji.
sensacją, jeszcze większą niż w poprzednim sezonie, w którym Policjanki poniosły dwie porażki na 21 spotkań. Powód jest prosty, rekonstrukcja innych silnych poprzednio drużyn i odejście za granicę kilku gwiazd. Mario, chcemy z Tobą przeżywać tu dziękczynienie, to po prostu zmiana bo przecież nasz ojciec Tobie zawierzył całe życie i był Twój cały. I Karolinę Costa Grande z Impelu organizował pielgrzymki do Twojego jasnogórskiego sanktuarium w Sopocie trudno i złamał tu pół miliona Polaków w sierpniu 1906 roku. Przekonany, jak mówił, że gdyby cały nasz naród zebrał się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, gdyby z każdego zakątka naszej ziemi, z każdego stanu wysłać tam gorliwych posłów, którzy by odnowili śluby Jana Kazimierza i przypomnieli najświętszej obronicielce naszej dowody dawnej i cudownej opieki. I gdyby przyrzekli ogólne nawrócenie się do Boga i jej niepokalanego serca, byłby to sposób najskuteczniejszy zapewnienia sobie u Pana Jezusa prędkiego ratunku. Byłby to pochód wspaniały, godny Polaków, a miły Bogu ludziom. Pisał, gdybyśmy mogli cały nasz naród obrócić w Stowarzyszenie Mariańskie, które było to jedno zgodnie wołało ciągle o ratunek jedynej Matki Królowej naszej. Bylibyśmy spokojni o naszą przyszłość, bo nigdy zginąć nie może, kto jej całkowicie zaufał. Na czołowy plan wybija się Marina Cvetanović, wraca do Murzynian Polski, i Matko Boża Częstochowska. Stoimy przed Tobą z tą samą nadzieją serca. W gronie innych nie pozwól nam zmarnować naszej narodowej są na pewno EKS, Developers czy PKS. Średnia wieku w Legionowi wraz z odpływem sponsorów znacznie się obniżyła, ale to zapewnia temu zespołowi sympatię kibiców i radio miejsca, w którym Koncika. Także widzicie Państwo, Maryja, Królowa Polski. Szczególnie na rozwój kariery za... Następne pokolenia. Amen. Zawierzamy intencję. Przedstawił ojciec Piotr Stasiński, kapucyn. Zawierzamy ojca świętego Franciszka, episkopat Polski, naszą ojczyznę, wszystkich Polaków, naszych ofiarodawców i dobroczyńców. Modlimy się o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, o opamiętanie dla prześladowców. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich uczestników wielkiej pokuty, przebłagania za grzechy w naszej ojczyźnie, pielgrzymkę kobiet, pielgrzymkę maturzystów archidiecezji lubelskiej, pielgrzymkę taksówkarzy, referentów powołań, środowisko Jana Pawła II, obecnych pielgrzymów z parafii, także widzicie Państwo, Polska jest katolicka. Koniaków, Augustów, Łańcuch, Siedlce, Tarnowo Podgórne, Raciwusz, Siepraw, Poznań, Starachowice, pielgrzymów z Austrii. Podejmującą nocne czuwanie z księdzem biskupem Piotrem, rodzinę honoracką, diecezję łowicką i parafię Cieląc, którą nawiedzasz w świętym wizerunku nawiedzenia. Zawierzamy księdza arcybiskupa Józefa Głużyńskiego, metropolitę warmińskiego w dniu kobiety w Polsce kwitnie. Normalnie kult Marii, Marii Dziewicy. Chociaż ludzie się nie przyznają, chociaż mówią, że nie. Nie chcą też na msze swoje chodzić. No ale to jest ich własność. To jest ich jestestwo. Tu jest mój dom. Tu jest Twój dom. Tu jest nasz dom. Rozważamy tajemnicę różańca. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Grüße seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modlitwę jubileuszową poprowadzą dziś siostry ze zgromadzeń niechabitowych założonych przez błogosławionego ojca Honorata. Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem, osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże, w Trójcy Święty jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Czyli tu w Polsce wierzą w Trójcę, w Maryję, w kult kobiety, no i nasza edukacyjna Pani. Pragniemy poprzez nasze staranie o nawrócenie stawać się Twoją żywą koroną. Składamy Tobie nasze duchowe dary pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, pragnij nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjów, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, w Synowi swoim.
księdza biskupa Piotra Turzyńskiego z Radomia. Prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Jehowa.